gdzie zjeść, będąc w Hani, w Starym Porcie. Jesteśmy w porcie Hani. Przepiękne miejsce. A knajpek tu? Ho, jest w czym przebierać. Więc przejdźmy się tutaj po terenie portu i popatrzmy, co tu jest. Opowiem Wam, co sądzę o tutejszych restauracjach. Marcin unika jedzenia w porcie. Uważa, że tutejsze restauracje nie są dość dobre, a są drogie. To jest prawda, ale ja łagodniej oceniam portowe restauracje. Rzeczywiście, zwykle w miejscach turystycznych stosunek ceny do jakości nie jest korzystny. Ale jest pewien myk. Na Krecie jedzenie ogólnie jest bardzo, bardzo dobre, więc nawet w turystycznych miejscach jest całkiem nieźle. Rozumiem też, że skoro jesteśmy na wakacjach w tak pięknym miejscu, to chce się usiąść i coś zjeść. Ja to widzę tak. Jeśli jesteś smakoszem, pasjonuje cię kuchnia, są niezwykłe miejsca, głównie poza centrum, jak Gramwuza na drodze do Balos, Lajas Tea, niedaleko najstarszego w Europie drzewa oliwnego, czy Dunias na południe od Hani. Ale jeśli jesteś w Starym Porcie, chcesz zjeść, to chcesz zjeść dobrze, to też znajdziesz tu fajne miejsca. Tylko w portowych knajpkach jest młyn. Latem przewijają się tłumy, no i czuje się, że obsługa jest zmęczona i nie ma tego osobistego wajbu, który zdarza się w tawernach na uboczu. W jednym z kolejnych odcinków zaproponuję Wam znakomite restauracje poza centrum, opowiem Wam o nich. Ale dziś skupmy się na porcie. Pewne uogólnienie, ale ja nie polecałabym restauracji sezonowych, czyli takich, które otwierają się tylko na kilka miesięcy z myślą o turystach. A jest ich sporo w porcie. Pokażę Wam, które to. No więc, co tu jest fajnego w restauracji, gdzie dobrze zjeść? No pamiętaj, że to jest subiektywny ranking. Zacznijmy od punktu na końcu portu we wschodniej części. Jesteśmy przy wejściu na falochron. Tym falochronem dojdziesz do latarni morskiej, a tutaj przed nami rozwija się basen portowy. Widać w oddali jachty, łodzie. No, wspaniały widok. I dla tego widoku warto tu usiąść. Tu przy wejściu na falochron, w tym eleganckim doku, jest klub żeglarski i kawiarnia. Lubię tu przyjść na kawę po sobotnim targu, który jest na ulicy Minos, niedaleko stąd. Miejsce jest, no jest eleganckie. Drinki, koktajle, kawy. Są tu też dania, tam jakieś pizza, makaron, ale nie spodziewałabym się po nich za wiele. Radziłabym tu przyjść raczej na kawę, nie na jedzenie. Nie dają tu też gratisów, co mnie, rozpieszczoną przez kretyńskie knajpki, szczerze oburza. Ostatnio, gdy płaciłam kartą, zapytano mnie o napiwek. Napiwek zawsze można dać, ale oczekiwanie napiwku w knajpkach kretyńskich rzadko się zdarza. Tylko w miejscach totalnie nastawionych na turystów. Idziemy dalej, mijamy drugi dok, w którym jest oddział Muzeum Morskiego. W środku jest epika statku mileńskiego.
na tyłach portu jest restauracja Chrysostomos. Grecki języka, trudny języka, zwłaszcza te długie słowa. Uczę się, ale wciąż łamię sobie język. Chrysostomos. Należy ona do restauracji polecanych przez miejscowych, więc warto wpaść. Mimo że widok nie najlepszy, bo na parking, jedzenie to zrekompensuje. Serwowana jest kuchnia tradycyjna grecka. Wieczorami restauracja jest oblegana, więc często trudno o wolny stolik. Jadłam tu kilka razy i zawsze byłam zadowolona. Wracamy do portu. Ciągną się jedna za drugą tawerny. Reklamują się jako tawerny rybne. Niektórzy lubią tę na rogu. Ja tam nie jadłam, więc nie wiem. Zwykle jeśli restauracja specjalizuje się w owocach morza, to dania mięsne nie są najlepsze. A jeśli specjalizuje się w mięsie, no to ryby są nie za bardzo. A ta restauracja Glossices znana jest z tego, że i to jest dobre. Więc jeśli dzielicie się grupie i część chce zjeść ryby, a część ryb nie znosi, polecam Glossices. Jadłam, było dobrze. My tak mamy właśnie w rodzinie, że ja lubię ryby i owoce morza, a Marcin i Zosia no raczej unikają tych smakołyków, więc wiem, o czym mówię. Taki niezobowiązujący kącik. Jest kilka kawiarni, bez zadęcia i niedrogie. Fajnie usiąść na kawkę. Czasem umawiamy się tu ze znajomymi na pokawędkę przy kawie. Nasza córka Zosia bardzo lubi to miejsce. No, ona ma alergię na miejsca snobistyczne. Uważa, że im zwyczajniej, tym lepiej. Więc z nią też czasem tu wpadamy. Tutaj jadłam niezłe owoce morza. Na koniec dają w gratisie niemałe ciasteczko i mrożoną wódkę. To znaczy cykulię. Ale co podkreślam? Mrożoną. Mrożona cykulia, czyli raki to rzadki rarytas w gorącym kraju. Tu jest bardzo ładna psarotawerna. Nie jadłam, więc nie wiem, ale wygląda ładnie. Tylko otwiera się na sezon, więc nie wiem, ale wygląda ładnie. Kiedyś mieliśmy jakiś wywiad do telewizji i właśnie siedzieliśmy tutaj w tej tawernie. Kawa była dobra, no i wygląda sympatycznie, więc nadaje się do telewizji. Mijamy arsenał. Elegancko odnowiony dok, w którym często są koncerty, wystawy. Warto się zainteresować, co tu akurat mają. Tam za nami są doki weneckie. Wenecjanie wybudowali je. Tutaj naprawiano, dokonywano napraw statków. Tak zostały, stoją przez wieki. W środku jakieś stare samochody, ktoś w nich grzebie i tyle. Nic się nie dzieje. I za to lubiechanie. Za to, że jest taka niezobowiązująca, autentyczna i że nie próbuje się przypodobać. Jesteśmy przecież w centralnym miejscu miasta, do którego zjeżdżają tysiące turystów. Nic sobie z tego nie robią, nie odpicowali
tych budynków, nie zrobili z nich super hoteli, kawiarni z aperolem, szampanem, czym tam jeszcze. Tylko ktoś siedzi i dłubie w samochodzie. A naprzeciwko ta Halkina. Ta Halkina, no to restauracja z ambicjami, bardzo elegancka, ładnie urządzona, jedzenie dobre, czasami podane w sposób teatralny, na przykład dostaliśmy mięso na stół, kelner wziął wiązkę ziół i zaczął potrząsać nią nad potrawą, także drobinki zioła, to było oregano czy tymianek, już nie pamiętam, swobodnie opadały na potrawę, no fajny teatrzyk. Często są koncerty na żywo. Kiedyś zoomowaliśmy naszym jachtem naprzeciwko, dokładnie tutaj, naprzeciwko tej restauracji. Akurat mieli koncert, który trwał do 3 nad ranem. A wtedy nasz kokpit z parującymi na stole ziemniakami stanowił dla nich poważną konkurencję. Matko, kreteńska sałatka, 14 euro. Nie jest tanio. No ale w końcu teatr kosztuje, prawda? W porcie lubię Palermo. Fajnie tutaj przyjść na kawę, zawsze jest ciasteczko do kawy, gras. Są jakieś smakołyki, są fajne sałatki. Można wejść na górę, na dachu też są stoliki, chociaż nie zawsze to jest otwarte. Opowiadałam w jednym z odcinków, że mają fajne śniadania składające się z różnych drobiazgów, takie degustacyjne. Obok jest ich cukiernia, można kupić nie najgorsze ciasteczka. Kiedyś z przyjaciółką przyszłyśmy, zamówiłyśmy ciastka z cukierni, a oprócz tego i tak dostałyśmy jeszcze po kawałku ciasta z krepisówki. No i powiedzcie sami, jak tu dbać o linię w tym kraju? Parę dni temu byłam w Palas, opowiadałam o Palas. Dzisiaj jest piątek, południe, przyszłam znowu do portu, żeby dalej opowiadać. Chciałam usiąść w Palas. Nie ma wolnego miejsca. Kotłuje się w środku. Tyle ludzi, dźwięków, chaos. A tuż obok, w knajpeczce Nama, całkiem sporo pustych miejsc. Tym razem dostałam takie ciasteczko, ale bardzo często dostaje się porządny, fajny kawałek ciastka upieczonego na miejscu. Tak jest w Palas, zwykle jest ciasto marchewkowe. W innym miejscu zdarzyło nam się, byliśmy na kawie w Kunkapi, to jest dzielnica Hani. I zamówiliśmy kawę, pan przyniósł i bardzo przepraszał za to, że skończyło się już ciasto. Skoro się skończyło ciasto, no to przyniósł nam buteleczkę miodówki, raki na miodzie. Siedzieliśmy sobie jeszcze jakiś czas w tej kafejce, popijając tę kawę. No i po pewnym czasie pan przychodzi i stawia nam na stole 2 wielkie kawały ciasta, bo już się upiekło. Palas jest otwarty cały rok. Te restauracje dalej no są sezonowe, otwierają się w maju. Ja do nich nie zachodzę. Ale tutaj sałatka kreteńska 8,50. No.
To się nazywa Michalic. No tak jak powiedziałam, nigdy nie byłam w żadnej z tych restauracji jak między Palas a meczetem Janczarów. I nie chcę być niesprawiedliwa, bo może jest dobrze, ale ja bym tam nie poszła. No bo to są te letnie, otwierane tylko w maju, tam chyba do września, października, może do końca października, knajpki. Ale sałatka kreteńska 8,50. Widzicie, tam na górze jest jakiś transparent. No, bo tam zawsze protestują. Tam na górze jest skład. No i są jakieś tam kłótnie z miastem, no bo miasto oczywiście chce się pozbyć skłotu. Co rozumiem. A mieszkańcy skłotu nie chcą się wyprowadzić, co też rozumiem. No więc tu są zawsze jakieś protesty. Skłot, ten budynek nazywa się Rosanera. Jest z XIX wieku, drugiej połowy XIX wieku. To był pałac paszy. No, kto by nie chciał mieszkać w pałacu? No, no, kto by nie chciał? Każdy by chciał. A stamtąd jest piękny widok na port. Zwłaszcza wieczorem warto tam wejść, bo jest piękny zachód słońca. Dotarliśmy do meczetu Janczarów. Tutaj jest drugi basen portowy i oczywiście wokół kolejne dziesiątki restauracji. W Aromie siedzieliśmy w styczniu i stąd oglądaliśmy Epifanię. 6 stycznia to są takie uroczyste obchody tutaj. Właśnie tutaj ksiądz wrzuca do wody krzyż, a miejscowi śmiałkowie wskakują i ścigają się, żeby go wyłowić. Zaromy jest najbliżej. Choć i tak niewiele widzieliśmy. Tłumy, no wiadomo. Mają tu dobre jajka po benedyktyńsku. Bardzo polecam. No tutaj się już zaczyna tak, że przed każdą z tych restauracji stoi jakiś spryciarz zaczepiający. Hello, my friend! No, ja mam zasadę, że jak jest naganiacz, to nie wchodzę do restauracji. Taka zasada, po prostu. Dotarliśmy do fontanny Santribani i teraz uwaga, jest coś dla tych, którzy nie lubią niespodzianek. Starbucks. W Starbucksie tłumy. Wielu z nas nie lubi niespodzianek. I tak sobie idziemy wzdłuż wybrzeża, pijamy, a to restauracje. A to sklepik z pamiątkami, z muszelek, albo kamyczków, albo stoiska, które oferują jakieś wycieczki, najczęściej łódką ze szklanym dnem, albo łodzią podwodną. No właśnie. Jakich atrakcji ja bym nie polecała turystycznych? Na pewno nie polecam wycieczki łodzią podwodną. Oni tutaj pływają po okolicy portu. Ciasno, nic nie widać. Nie, to nie jest fajne. Bardzo dużo jeździ tutaj po uliczkach dorożek. No to też taka kontrowersyjna sprawa, czy męczymy te konie, czy nie. No, ale może lepiej sobie darować i samemu pospacerować, zamiast dać się ciągnąć. W
ulicy równoległej do portu, w dawnym hamamie, jest restauracja, która należy do bardziej cenionych i lubianych, także przez miejscowych. No, bardzo to smacznie. Po kolacji dają tradycyjne ciasto halwa. Polecam. Uwaga, sałatka grecka, bo kretyńskiej nie wypatrzyłam, ale sałatka grecka 7,40. Z tych restauracyjek, które są po zachodniej stronie portu, żadna nie skradła mojego serca. Może jest tu coś dobrego. Amfora szczyci się tym, że jest wymieniona przez TripAdvisor jako godna uwagi. Top Choice to się chyba nazywa. Wygląda ładnie. To jest ta. Ale nie wiem, czy nie jadłam w niej. Dochodzimy do końca basenu portowego, do Fortu Firka. No i właśnie to są te kafejki pod sufitem z winorośli. Siedzimy sobie i mamy widok na... Proszę, na cały port. Godne uwagi. Poza portem, na Starym Mieście, no oczywiście też jest dużo restauracji. Ciekawe są takie miejsca, które, no to są sezonowe restauracje, otwierane tylko na to. W ruinach wystawione są stoliki. Wygląda to niesamowicie klimatycznie. Jeśli chodzi o kuchnię, no różne są opinie, jedni mówią tak, drudzy tak. Ja jadłam w większości z nich, powiedziałabym, że kuchnia jest 4 na 5. Jeśli cenisz sobie doznania estetyczne, to warto pewnie wejść i tam posiedzieć. Teraz minęliśmy Mesostrato, za chwilę następne Wam pokażę. No dobrze, nie miałam tego w planach, ale skoro tu przyszłam przypadkiem, to Wam polecę. Sketi Glika. No to jest cukiernia, kawiarnia. Słodycze, ale zobaczmy te słodycze. Proszę. Zawsze mi się te uliczki mylą, to są uliczki prostopadłe do portu. Zawsze się w nich zgubię. No i jakoś tak się zgubię, że trafię na Sketi Glika. W moim przypadku wszystkie drogi prowadzą do Sketi Glika. Ale już znalazłam to, co chciałam pokazać. Czyli restauracja, kolejna restauracja w ruinach. Znakomita restauracja. The Well of the Turk. Restauracja otwiera się dopiero o 18. Wiecie co?
Ja mam większe zaufanie do tych restauracji, które otwierają się później, które zamykają się na czas siesty. Wydaje mi się, że takie miejsca są w nieco mniejszym stopniu nastawione na zysk, tylko na zysk. Bo tutaj obok jest otwarta restauracja, tam aż huczy tyle ludzi, więc mogliby zarobić więcej, a jednak trzymają standard. A poza portem na kawę najbardziej lubię przychodzić na plac Plancja. To jest takie niezobowiązujące miejsce. Tam jest kawa na wynos, znaczy zamawia się w środku, później wołają, bierze się kawę i siada sobie przy stoliku tutaj z tymi pomarańczowymi krzesełkami. Przy tym placu jest kościół świętego Mikołaja, który ma i dzwonnicę, i minaret. No, to jest bardzo szczególne połączenie. No i dużo mówi o historii Hani, Krety w ogóle. Lubię to miejsce, bo ono jest takie zwykłe, nie nastawione na turystów. Przychodzi tu dużo miejscowych. Zawsze jest jakiś miejscowy dziwak, który gada do siebie albo do kogo się da. Jest fajnie. Swojsko. Na kawę idealne miejsce. No i na końcu coś innego. Właściwie na wynos, chociaż jest tu kilka stolików, można usiąść. Bardzo fajne miejsce. Kiedy mieszkaliśmy tutaj obok, ponad pół roku mieszkaliśmy w tym rejonie, nierzadko zachodziliśmy. Niestety zimą zamknięte, ale w tym przypadku nie sprawdza się zasada, o której mówiłam, że zamknięte zimą restauracje są gorszej jakości. Tanie. To nie jest restauracja, to jest bar na wynos. No, tu jest prawie wszystko w picie, zawinięte w picie, taki tutaj grosa. A o jakości niech zaświadczy fakt, że zawsze, gdy się prosi o wołowinę, pytają, jak ma być wysmażona. Czy rare, medium, czy well done. Pysznie było spędzić z Wami ten czas. Dziękuję Wam za wspólny spacer po porcie Hani i mam nadzieję, że będziecie wspominać Hanie jako niebo w gębie.